Ile mogłam, to pomogłam Soni, moi znajomi też jej pomagali, sprawiłam, że no chciałam, żeby czuła się tutaj fajnie. Jak dziś wyglądają Twoje relacje z uczestnikami hotelu Paradise, na przykład z Arturem, bo wiemy, że byliście przyjaciółmi. Nie, z Arturem jak najbardziej. Ja mam bardziej z uczestnikami taki kontakt, że a to sobie coś napiszemy na Insta. Przede wszystkim sobie piszemy po prostu na Insta albo na relacje. Z Arturem też mam dobry kontakt, też się martwiłam, bo się pierdółka pochorowała, więc szkoda mi było go. Z Maciek mam, z Domi mam, a to Kamil coś napisze, a to Julcia, bo to też tam mijamy się na siłowni, więc no, taki sporadyczny, ale mamy. Wspomniałaś o Soni i to jest faktycznie rzecz, która mnie bardzo zastanawia, bo pamiętam, jak ostatnim razem się widziałyśmy, to wy byłyście przyjaciółkami. Ty jej pomogłaś się przeprowadzić do Warszawy, załatwiłaś jej wręcz pracę, ona też o tobie bardzo ciepło się wypowiadała, a teraz mam wrażenie, że to się zmieniło. No, ile mogłam, to pomogłam Soni, moi znajomi też jej pomagali, sprawiłam, że no chciałam, żeby czuła się tutaj fajnie, bo zależałoby mi, żeby po prostu miała tutaj fajne miejsce, ciepło, tak, no, żeby swoje pasje rozwijała. No ale nie wiem, wyszło coś tam za daleko, każda poszła w swoją stronę, ona ma teraz innych znajomych, ja zostałam przy tym, co jestem, więc no nie wiem, życzę jej powodzenia i żeby się po prostu nie zagubiła w tym świecie, ale bo wiem... musiało się stać chyba, że tak nagle drastycznie jakby ja ten kontakt też się... miałam wtedy partnera, ona zaczynała mieć partnera i to też bardziej w tą stronę się rozdzieliłyśmy, w tamte strony, no i to tak jakoś chyba wyszło, że no chyba zaczęło się od partnerów, że mieliśmy i każdy poszedł w swoją stronę po prostu. Okej, ale byłabyś w stanie teraz do niej zadzwonić i powiedzieć, chodź stara, umówimy się na wino? Nie wiem, chyba nie mam takiej potrzeby.